Cześć, witajcie. Z tej strony Przemas, pracownia stolarska Kępa Marzeń. Witam Was serdecznie. W tym filmie dowiecie się, w jaki sposób zdobyć zawód stolarza, będąc już w wieku dorosłym. Ale nie tylko, bo również i dowiecie się, w jaki sposób tytuł stolarza mogą zdobyć młodzi widzowie, którzy kończą szkoły ponadpodstawowe. Mówiąc na początku tylko i wyłącznie o tym, że możecie zdobyć taki tytuł stolarza i mówiąc tylko i wyłącznie, że istnieje taka szkoła drzewna w Garbace Letnisko, to zdecydowanie za mało. Zapraszam Was w podróż do świata drewna, do świata stolarstwa. W tym filmie chcę zachęcić Was do zastanowienia się nad tym, czy być może droga pracy z drewnem nie okaże się Waszą drogą. Zapraszam Was do obejrzenia tego filmu, naprawdę nie będziecie żałować. Siema Marcin. Cześć Wyk. Jestem dzisiaj w Garbatce, letnisko, szkoła drzewna. Ze mną mam wielką przyjemność przede wszystkim porozmawiać. Słuchajcie, z Marcinem. Marcin jest kierownikiem warsztatów i on Wam poopowiada. Prace trwają, jak widzicie. Marcin Wam poopowiada, w jaki sposób można zostać stolarzem, będąc dorosłym. Jak to Marcinie jest? W tej chwili jest to bardzo proste. Jest na terenie Polski kilka centrów kształcenia zawodowego, które mają w swojej ofercie różne zawody, między innymi ten, który mamy my, czyli stolarz. Kwalifikacja A13, kurs stolarski. Trwa on 3 semestry, czyli 1,5 roku. W ciągu tych 3 semestrów mamy zajęcia z teorii, z praktyki, ale tylko i wyłącznie takie, które są związane z wykonywaniem naszego zawodu. Co, sorry Marcin, że wejdę Ci w zdanie. Może jest wiele szkół, ale ta szkoła ma 70 lat tradycji. To nie jest sobie taka szkoła, która powstała nagle, tylko tutaj pracują ludzie, którzy z pokolenia na pokolenie po prostu są stolarzami, tak? Dzieci, stolarzy i tak dalej. Tak to wygląda, nie? Chciałem dojść jeszcze do chwalenia się, ale to ja pierwszy. Trochę mnie Przemas tutaj, prawda, uprzedził. Słuchajcie, nie byłbym ja sobą, bo chciałbym, żeby to luźna rozmowa była, Marcin, okay. Na tej zasadzie. No ja się zakochałem, jak tu dotarłem. Dzięki też właśnie takim osobom jak Marcin, Krzysiek, cała kadra, Mirek, Tomek, Marek, tak? No, jest pełna kadra tutaj osób, która uczy zawodu stolarza. I no, ja dzięki nim zakochałem się w drewnie i dlatego chciałem Wam dzisiaj przedstawić ten cały klimat, który tu jest. To 70 lat tradycji, to no tak naprawdę nasza szkoła przechodziła różne transformacje. Uczyliśmy kiedyś elektryków, uczyliśmy kiedyś tapicerów, po prostu dziesiątki zawodów, ale stricte od samego początku, od roku 48, czyli tak wczesne lata powojenne, od zawsze to są stolarze. I wtedy w latach powojennych grupa pasjonatów tworzyła tą szkołę. Szkoła była zawsze na marginesie zainteresowania wszelakiego rodzaju włodarzy. Czy byliśmy tak jakby pod zemcem, czy pod jakimś ministerstwem, czy pod powiatem. No, w tej chwili są bardzo ciężkie czasy dla szkół. Samorządy tak naprawdę nie są jednostkami, które stworzone są do, tak jakby stricte do tego, aby szkołami się opiekować. Jest to tak jakby zostali do tego zmuszeni. Tak? W tym momencie oczywiście tam wtedy muszą samorządowcy wybierać. Czy na przykład tak jak u nas w Kozienicach mają 4 szkoły i szpital, no tak, który pochłania ogromne w tej chwili pieniążki. No i tutaj moglibyśmy długo rozmawiać o sposobach finansowania, ale jest to dla nas nieważne. Znaczy my w tej chwili jesteśmy w tej chwili pod Mazowszem, tak. Zaopiekowali się nami, dostrzegli, że jest to szkoła, która jest na całym Mazowszu taką perełką, jest inna od wszystkich, ma do zaoferowania coś, co już ginie, czego nie ma. Pomogli nam, tak? Wzięli się za nas. Na razie jesteśmy rok, tak? Jesteśmy na razie bardzo zadowoleni. Troszeczkę zaczyna się u nas zmieniać.
zmieniać. Ale to co to znaczy, że warsztaty będą na przykład przenoszone? Jak to się rozbudujecie? Są plany na budowę szkoły i warsztatów razem, więc żeby nie było sytuacji, że młodzież musi przechodzić z jednego budynku do drugiego budynku. Są plany, aby zrobić to po prostu tak, jak powinno to być, tak? XXI wiek, więc... No, plany są. Dokładnie. No my cały czas czekamy, liczymy na to, ale ja, tu dyrektor mój mnie troszeczkę za to gani. Ja tak jakby zawsze jestem zwolennikiem twierdzenia, że jak będzie, to będziemy klaskać. Na razie czekamy i dziękujemy, że w ogóle ktoś z nami się interesuje. W ogóle tak. Coś się ruszyło, tak? Tak, ale tak żeby nie rozmawiać za długo, tak jak mówisz o polityce, tylko o tym, co się dzieje. Jesteśmy na warsztatach. Warsztaty metrażowo, jak to mniej więcej wygląda? Ja może tak szybciutko jeszcze. No właśnie. Szkoła dzienna dla dzieciaków, gdzie w ciągu tygodnia mamy Technik Technologii Drewna i szkołę branżową. Dla ponad gimnazjalnej? Tak, szkoła ponad się będzie gimnazjalna. Tak. W tym roku mamy ostatni nabór ponadgimnazjalnej i pierwszy nabór młodzieży po podstawówce. Także będziemy w tym roku mieli taki podwójny nabór. Jedno technikum będzie 4-letnie, na starych zasadach, a na nowych 5-letnie. Także... A jakie cuda robią ci uczniowie, słuchajcie, pod skrzydłami Marcina i reszty instruktorów. Zobaczycie, ja wam zdjęcia pokażę. No, wygrywają generalnie wszelkie konkursy, jakiekolwiek były. To jest co? Czyli Marcin, tak, skończyliśmy na... Szkoła dla dzieciaków. W tej chwili od po nowemu 5 lat, także będziemy mieli ten rok więcej, naprawdę da nam dużo, żeby tą młodzież przygotować idealnie do wykonywania zawodu, do później, jeżeli wybiorą się na studia, to też do kontynuowania nauki. Z tym, że cały czas jeszcze młodzież jest mała, jeszcze cały czas rodzice wolą jakieś takie zawody, gdzie są mniej związane z zmęczeniem się, z maszynami, może troszeczkę łatwiejsze. Tym niemniej, od jakiegoś czasu zaobserwowałem, że przychodzą nas ludzie, którzy chcą dokładnie właśnie uzyskać ten zawód, bo dawniej było tak, i to jest dość duży, dawniej było tak, że przychodziła grupa ludzi, tam 5-6, tak, było takich zainteresowanych rzeczywistości, a reszta po prostu, bo blisko, bo rodzice kazali, a w tej chwili jest odwrotnie, teraz większość już przychodzi, wie czego chce. Na pewno siła internetu też. Tak, natomiast jeżeli chodzi o dorosłych, to od chyba w tej chwili 7 rok, czy państwo umożliwiło kształcenie dorosłych, bo jak zostały gimnazja utworzone, to powstała pewna luka, po jakimś czasie zlikwidowali licea technikę dla dorosłych, tak? No i teraz jak się mamy kształcić, tak? Był pewien taki koniec. Stworzono tak zwane kwalifikacyjne kursy zawodowe, rozbili to wszystkie zawody na kwalifikacje. Nasz Technik Technologii Drewna składa się na przykład z dwóch kwalifikacji, a ta pierwsza kwalifikacja to jest równa z dawną zawodówką, czyli z zawodów stolarską. I od tego momentu, gdy zaczęliśmy od cieśli, jako takie swojego rodzaju uzupełnienie naszej oferty, cieśli nie mieliśmy. Jaki czas temu zaczęliście? W tej chwili idzie 5. rocznik stolarski, cieśla był wcześniej, więc 6 drugi. Lat. Tak, ty byłeś drugi. Chciałem skończyć tą szkołę. Tak, wrócił nasz absolwent. Ja z tą szkołą cały czas mentalnie jestem i żyję. Nawet gdzieś tam przez 2 lata zapuściłem korzenie. Cały czas kępa marzeń bliska naszemu sercu obecna u nas. Także strasznie się cieszymy. Zaprzyjaźniliśmy się po prostu i tyle. Po ludzku zwyczajnie. Dokładnie. Tak, żeby zebrać to w kupę, mamy 4 zawody w tej chwili, takie główne. Leśnik. Na tym CKU, tak? Tak, na CKU. Leśnik, cieśla, tapicer i stolarz. Z tym, że nawet w tym roku bardzo ciekawy pomysł na stolarza, bo mamy tak dużo stolarzy, zgłosiło się 85 osób w tym roku. Ale na kurs stolarski. 2018-19, czy? Na ten, który jest, tak, na 2018-19, że postanowiliśmy zrobić pewien rodzaj takiego doświadczenia. A podzieliliśmy kurs na 2 części. Jeden jest taki typowo stolarski, a do drugiego dołożyliśmy 100 godzin renowacji. O proszę. Kursy stolarski idą równolegle. Kursy będą miały taki sam egzamin, bo egzamin jest państwowy, taki sam dla wszystkich, ale tak jakby ten kurs renowatorski ma ekstra 100 godzin więcej, czyli tak jakby 10 dni praktyki więcej w samej renowacji. Okej. Ale uprawnienie A13 i tak dalej. To pozostaje bez zmian, także te elementy stolarstwa związanego z płytą, stolarstwa, prawda, takiego typowego, meblarskiego, to jest nieodzowne. Bo tak, zdaję sobie sprawę, że możemy gadać i tak dalej. Już gdzieś na jakimś tam etapie jesteśmy, ty przede wszystkim szkolisz, uczysz i dla ciebie to są jakby rzeczy oczywiste. Ja chciałem jeszcze może tak pokrótce szybko powiedzieć. Kurs stolarski, słuchajcie, bo przede wszystkim kanał o tematyce stolarskiej.
Półtora roku, żebyśmy może to podsumować. Trzy semestry, tak. Półtora roku, nie ma. Nie ma egzaminów wstępnych, szkoła jest darmowa, kurs jest za darmo, kosztuje was tylko przyjazd, jeżeli ktoś ma ochotę, to jakiś nocleg. Tak. Noclegi są od 10 zł, jeżeli ktoś ze śpiworem pragnie w warunkach turystycznych w szkole się przenocować. Możliwości agroturystyczne, Garbatka też ma takie, że można sobie, jak ktoś potrzebuje, tak, na skraju Puszczy Koźmińskiej. Pobiegać można, dokładnie. Spacerować. Rowery, znaczy no, przyjeżdżają nasi słuchacze z rowerami, także też korzystają z tych walorów Garbatki naszej Puszczy Sosnowej. Generalnie to jest najważniejsze. Kosztuje nas to tylko tyle, ile transport do Garbatki, bo nie ma żadnych kosztów, które są związane obok tego. No, kurs jest darmowy, egzamin jest darmowy, do dwóch razy. Do dwóch razy jest egzamin tak. darmowy. Znaczy, jeżeli ktoś by... Półtora roku. Tak, po trzech semestrach mamy egzamin państwowy. Przyjeżdża tutaj do nas egzaminator z zewnątrz. Pierwsze dwa podejścia są darmowe. Aczkolwiek no, w tej chwili nie odnotowaliśmy jeszcze u nikogo z KKZ-ów powtórnego podejścia. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. My nie uczymy tutaj do egzaminu. My uczymy was stolarstwa. Egzamin trwa 180 minut i w naszym przekonaniu już po dwóch semestrach każdy z naszych uczniów może do tego egzaminu podejść i sobie go spokojnie przejść. To nie jest żaden problem. Powiem wam szczerze, że trzeba się trzeba napiąć. Się, tak, a to się spiąć, bo trzeba się spieszyć, bo 90% kończy 10 minut przed tak. No bo jednak forma egzaminu jest taka stricte tak. zamknięta. Wchodzimy do zamkniętej sali, jest komisja, jest egzaminator. Niektórzy reagują negatywnie na stres, tak? Nawet my dorośli, czasami nawet częściej. Tak, że człowiek, bo bardziej nam zależy tak, może, dokładnie. Świadomość. Tak? Tym niemniej staram się stworzyć atmosferę jak najbardziej przyjazną, żeby jedynym utrudnieniem było dla nas tak jakby samo zadanie egzaminacyjne, a nie atmosfera na egzaminie, więc do tej pory nam to się udaje. Mamy 100% zdawalność potwierdzoną przez zewnętrznych egzaminatorów, z tego jesteśmy dumni, tym się możemy chwalić. Jest jeszcze teoria, tak? 60 minut, 40 pytań, takie ogólnozawodowe, do których też przygotowujemy na teorii, więc tak jak mówię, 100% zdawalność jest nie tylko w praktyce, w teorii do tej pory również, więc... A wiesz co, mam takie pytanie, wiesz, takie bardziej ogólne. Czy to uprawnienie A13, bo to jest wytwarzanie wyrobów stolarskich, tak? To jest tak, jakbyś uzyskiwał zawód stolarza, kończąc zawodówkę? Można tak. by to tak odnieść? Że jesteś czeladnikiem, czy nie? Jest w Polsce, właśnie, to jest, może warto uszeregować. No w Polsce można zdobywać było zawsze zawód na dwa sposoby. Uh-huh. Pierwszy sposób był poprzez szkoły publiczne i tam to się odbywało w szkołach właśnie zawodowych, gdzie najczęściej one trwały 3 lata i po 3 latach były egzaminy wewnętrzne w szkole, tak? I otrzymywało się dyplom, ja jestem właśnie po takiej szkole zawodowej, otrzymywało się dyplom na podstawie wykonanego wyrobu. Jesteś w kamerze. Fajnie, ale dziękuję. Ale chodźcie zobaczyć. Nie zapraszamy. Zobaczcie. Zapraszamy. Atmosfera. Zrobione przez przedświąteczne. Wszystkiego dobrego, super. Równolegle można było pójść do cechu, złożył tam swoje dokumenty, cech kierował do jednego z zrzeszonych u siebie mistrzów i pod okiem tego mistrza człowiek przez kilka lat odbywał praktykę. Po 3 latach bodajże podchodził do egzaminu czeladniczego, też zewnętrznego. Wtedy zbierała się komisja w cechu rzemiosł i to mu równolegle. I tak, w cechach rzemiosł się nic nie zmieniło. W szkołach naszych jest w tej chwili egzamin, nie w szkole, tylko przyjeżdża egzaminator z zewnątrz, czyli jest bardzo podobnie. Natomiast największa różnica tu jest właśnie w tym kształceniu dla dorosłych, że jeżeli mamy ukończoną szkołę średnią, bo to jest ważne, czyli mamy te wszystkie przygotowania do takiego technika, rozumiem, bądź zawodówkowe, jeżeli chcemy skończyć na tej pierwszej kwalifikacji, bo to zależy od która jest kwalifikacja, to mamy ukończoną szkołę, mamy ukończony kurs A13, mamy złożony egzamin pozytywnie i możemy się legitymować, wtedy występujemy o dokument potwierdzający, że jesteśmy tak jakby stolarzem, tak? To już nie jest czeladnik, ale po prostu zawód stolarz. Czyli nie można jakby tych teraz nas odnieść do tych... Można, jak najbardziej. Zawsze te pierwsze papiery czeladnicze były równe z zawodówką, no a papiery mistrzowskie były równe z techniką. Czyli tak naprawdę to A13 powoduje, A13 jest to stolarz dawny, także czeladnik. Wiesz dlaczego pytam pod tym kątem, bo wiem, że część z chłopaków ma plany na rozwój swoich pracowni warsztatów i z czasem mogliby chcieć zatrudniać uczniów u siebie. Najprościej tak, jeżeli chcemy zatrudnić ucznia z cechu rzemiosł, to jest kurs pedagogiczny, trzeba mieć i być członkiem cechu rzemiosł. Jeżeli chcemy i to wtedy ten człowiek może być u nas przez kilka lat.
Natomiast jeżeli chcemy mieć ucznia od nas, ze szkół, no to trzeba znaleźć niestety szkołę troszeczkę może mniej rozwiniętą niż nasza, ponieważ my mamy swoje warsztaty, ale są szkoły wielozawodowe, które swoich uczniów kierują na praktyki. Tak jak z urzędu pracy na przykład możesz pozyskać sobie. Również. I że chyba wystarczyło właśnie to, żeby być czeladnikiem i wykształcenie pedagogiczne. Znaczy, jeżeli chodzi o urząd, to zależy, co chcemy robić. Czy te uprawnienia, które właśnie tu uzyskasz, czyli tu ATA-13 plus wykształcenie pedagogiczne, tak, dałoby ci możliwość przyjęcia do siebie dokładnie do uczelni. Dodatkowo dodatkowo też w tej chwili wiemy, że wykształcenie jest potrzebne, jeżeli się staramy o środki unijne, tak? Tak, zgadza się. Dlatego jest to tak jakby też... To jest właśnie bardzo istotny aspekt. Słuchajcie, tak jak ja widzieliście tą dotację pisałem na maszynę do siebie, to faktycznie parę punktów dzięki temu, że skończyłem tutaj szkołę drzewną. Czy ja mogę mieć prośbę? Praca. Tak. I dzięki temu kilka punktów miałem, bo skończyłem. Oprócz tego, że kurs tutaj stolarski, to jeszcze u Mirka kurs snycerski z certyfikatem. Przyjmujemy uczniów z Taj Polski. Słuchajcie, no teraz są chłopaki z Piły, no to jest jakieś tam 400 chyba kilometrów. Gdańsk, Kraków, okolice Wrocławia, Poznania. Ja jestem też czasami zszokowany tak jakby odległością, którą nasi słuchacze pokonują, bo to jednak jest, z całej Polski, trzy semestry, mniej więcej co dwa tygodnie, odliczając wakacje oczywiście, ale to jakieś wyzwanie jest na pewno dla nich również. Sporo ludzi z całej Polski przyjeżdża, ale słuchajcie, dlaczego? Bo warto. Ja pokażę wam jeszcze, przyjadę po całym warsztacie, pokażę wam maszyny, na których można pracować tutaj i uczyć się na tych maszynach stolarstwa. Jest niesamowita baza, jeżeli chodzi o naukę do stolarstwa pod kątem maszynowym. O kadrze już wspominałem, to nawet nie ma o czym mówić, ludzie z kilkudziesięcioletnim, ponad 20-letnim doświadczeniem. Natomiast no naprawdę, z pokolenia na pokolenie ta wiedza jest przekazywana i mają tą wiedzę wspaniałą. Ale oprócz kadry, mówię, jest naprawdę też super park maszynowy, zobaczycie. I teraz tak, czego możecie się jeszcze nauczyć, jakich technik, jakbyśmy tak w skrócie powiedzieli? Słuchajcie, no to taka szybkie streszczenie kursu stolarskiego. Pierwszy semestr stolarski, obróbka ręczna. Pracujemy na temat z intarsją, pracujemy z taką snycerką, generalnie z obróbką drewna ręczną za pomocą dłut, papieru ściernego, piłek. Tak jakby troszeczkę uczymy się walczyć, można powiedzieć, bo poznajemy układ włókien jednokrotnie, tak musimy troszeczkę pokonać swoje słabości, którą najczęściej jest cierpliwość, tak, bo żeby ta intarsja nam idealnie pasowała, żeby te włókna nam się nie zadzierały, to musimy podchodzić do tego kawałka drewna raz z jednej, raz z drugiej strony. Generalnie tworzymy wyrób stolarski. Po pierwszym semestrze tworzymy już cały wyrób stolarski, taki kwietniczek intarsjowany, który jest wykonany w 100% ręcznie. I ja bym jeszcze dodał to, Marcinie, bo to jest dla mnie też bardzo istotne, z czego nieraz wracam i czerpię wiedzę. To jest ogrom wiedzy teoretycznej, wykłady, które prowadzicie. To jest dotyczące makroskopii, mikroskopii tak drewna, jest. Budowy drewna, techniki przechowywania drewna, suszenia, tak jak Boguś. Pierwszy semestr, o tym pierwszym semestrze, to oprócz tego, że to jest ręcznie, to mniej więcej podział tego czasu praktycznego, teoretycznego jest pół na pół. Około tam 80 godzin teorii, 80 godzin praktyki i z semestru na semestr ta ilość teorii się zmniejsza. Tak. A ilość praktyki się zwiększa do trzeciego semestru, w którym tej teorii dosłownie jest chwilka, bo to jest 30 godzin, a mamy aż 210 godzin praktyki, więc tak naprawdę bardzo dużo siedzimy już na hali. Dodatkowo w tym pierwszym semestrze jeszcze takie podstawowe rzeczy, jak ostrzenie narzędzi, co jest jedną z ważniejszych, prawda, jednym z ważniejszych tematów, żeby nam się chciało pracować, bo jak będziemy pracować tępymi narzędziami, to bardzo łatwo się zniechęcić, nie? To zgadza się, dokładnie. Tego trzeba zacząć. Także ostrzenie narzędzi, klejenie drewna, tak jak powiedziałeś, przechowywanie tego drewna, dobór odpowiednich gatunków do obróbki, rozpoznawanie gatunków. Tak jest. To jest w przykroju poprzecznym i stycznym, kurczę, Marcin naprawdę ma tyle gatunków drewna tutaj pozbierał, skarbów takich, że aż chętnie bym mu tam zawilnął czasem. Bardzo fajne różne gatunki drewna i super Marcin potrafi rozpoznawać. No to jest w ogóle specjalna dziedzina nauki brekarstwa. Jest, generalnie my to nazywamy tutaj w stolarce nauką o drewnie, ale jeżeli chodzi o brakarstwo, to jest już rozpoznawanie i klasyfikowanie na podstawie wad drewna. Także
jest zawód w Polsce, brakarz, który się właśnie tym zajmuje. Wierzcie mi, ale wystarczy przyjechać tu na kurs i spędzić z Marcinem parę fajnych godzin, naprawdę. No więcej nam tak nie jest potrzebne w warsztacie. Ale super opowiada o tym, także tutaj też. No i jeszcze Marcin. Kontynuujemy tą pigułkę. Pochwalę, bo przed pigułką jeszcze to może część ludzi interesować, bo znowu jest powrót do mebli różnych, perelowskich i tak dalej. Marcin bardzo fajnie opowiada o stylach meblarskich poprzez wszelkiego rodzaju pokój. Jest to jeden z wymogów naszych egzaminacyjnych, tak? Bo zawsze jedno gwarantowane pytanie jest ze stylu. Rzecz, bo chłopaki oprócz tego, że są stolarzami, to oni jeszcze pokończyli Wydział Technologii Drewna na SGGW, tak? No są w Polsce tylko dwa wydziały. My akurat jako, że blisko mamy do Warszawy, tak. Także oprócz praktyki zawodu to macie też super teorię. Większość z nas jest tak, większość z nas jest właśnie z warszawskiego SGGW. Cały czas też przychodzą do nas studenci z SGGW, którzy są po liceach. Tak, którzy są po liceach. Także fajna wymiana, my się dowiadujemy troszeczkę od nich teorii. Tutaj nakładamy na nich dość dużo praktyki, no i generalnie fajnie wspólnie funkcjonujemy. Także wchodzimy na drugi semestr. Celem naszym na drugim semestrze jest zapoznanie z wszystkimi rodzajami obróbki i wszystkimi maszynami, które są w naszym parku. Powstają podczas tego pewnie jakieś mebelki, pewnie jakieś proste konstrukcje, ale nie jest to naszym celem. My mamy taki cel, aby zapoznać Was z wszystkimi maszynami, które są tutaj. Uczymy się obróbki bezpiecznej na tych maszynach, uczymy się zmiany narzędzi, uczymy się konserwowania, żebyśmy na trzecim semestrze swobodnie mogli oddać się jakimś tam już wymysłom naszym, żeby tak, nam poniosła nasza wyobraźnia. Słuchajcie, zaczynam właśnie od tarcicy nieobrzynanej. Cały proces obróbki technologicznej drewna, zaczynając od tarcicy nieobrzynanej, a nawet przecież też jeszcze pamiętam, byliśmy w tartaku tak. Jeździmy do tartaku, tak. Żebyście zobaczyli od samego początku pozyskania drewna, kłód, ze stanu okrągłego, przetarcie, tak. Pomagamy, no wiadomo, w przyszłości większość z naszych absolwentów będzie potrzebowało kupić to drewno, także pokazujemy gdzie, jak, na co zwracać uwagę, jak kupować, jak się nie dać oszukać, na co trzeba szczególnie zwracać uwagę, całokształt, tak? Dokładnie. Do tego drugiego semestru warto jeszcze dodać, że mamy go podzielonego na 5 części. I jedna część to jeszcze troszeczkę wracamy do obróbki ręcznej, bo żeby coś sobie tam dokończyć, żeby zrobić jakieś specjalne rodzaje tej obróbki. Później obróbka płyty, bo w tej chwili to jest to jeden z popularniejszych zawodów, który jest kojarzony ze stolarstwem, czyli obróbka płyty laminowanej i wszelkiego rodzaju płyt, materiałów drzewnych. To tylko część naszego zawodu. Część dla renowacji. No i dwie duże części na właśnie wspomnianą wcześniej obróbkę maszynową, która jest u nas tak jakby no najważniejsza w tym drugim semestrze. No i po drugim semestrze dbamy o to, żeby uczeń był przeszkolony we wszystkich maszynach, żeby samodzielnie potrafił obsłużyć całą maszynę od jej zakonserwowania poprzez wymianę narzędzia, dobranie odpowiednich parametrów obróbki, przeprowadzenie tej obróbki i stworzenie wyrobu. Tak? Natomiast trzeci semestr, no to już sam miód. Przychodzą nas różni ludzie. Pytamy się. Tak, to co? Pytam się, kogo mam zatrudnić w przyszłym roku? Co chcesz robić? Czy chcesz, żeby więcej było renowacji? Czy chcesz, żeby więcej było płyty? Czy chcesz, żeby więcej było obróbki maszynowej? Oczywiście wszystko się mieści w ramach programowych, jakie musimy jako szkoła publiczna przestrzegać, ale mamy możliwość delikatnej modyfikacji tego, żeby oprócz tego, że uczymy i przygotowujemy do egzaminu, żeby również coś z tego skorzystać dla siebie, żeby nas po prostu ten kurs i te przyjazdy do nas cieszyły. Podsumowując, zagadnienia takie jak renowacja, intarsja z technik stolarskich. Praca ręcznymi narzędziami, dutami. Dokładnie. Toczenie w drewnie też, jak ktoś chce. Tego nie wspomnieliśmy, ale tak. Ale jest tak. To jedno z ciekawszych zajęć, które można stworzyć. Też nie powiedzieliśmy jeszcze, no chłopcy w tej chwili właśnie skończyli drzwi, tak? Także taka stolarka, można powiedzieć, budowlana, taka meble do budowania, drzwi, schody. Właśnie przed chwilą skończyli. Na naszym kursie też kuchnię chyba robiliśmy tutaj do tego. Tak, dokładnie. Kuchnie, szafy zabudowane. Tak, dzisiaj chłopcy skończyli. Czyli lakierować drzwi, czyli też są elementy z wykończeniem drewna. Tutaj akurat no, my mamy takie możliwości, że albo ręcznie, albo pneumatycznie, więc chłopaki dzisiaj poznawali zagadnienia dotyczące pneumatycznego nakładania materiałów malarsko-jakielniczych, czyli po prostu no, generalnie od zera do bohatera, którym najczęściej jest jakiś wyrób drzewny. Tak?
klimat naprawdę, który tutaj panuje. Musicie tu po prostu być i przyjechać. Polecam wam szczerze, jak gdybym tu nie trafił, gdybym poszedł gdzieś może indziej na jakiś jeden kurs dwutrzydniowy, no. Ale jakbyś był na kursie fotografii, może Kępa Marzeń by zrzeszała fotografów ornitologów. No być może, znaczy ja też staram się zapalać do tego. No u mnie kursy trochę inaczej wyglądają, tak, pod kątem tego, żeby po prostu zobaczyć, czy ktoś chce rozpocząć drogę. Tutaj już macie tą drogę pełną od A do Z, żeby zostać stolarzem. U mnie jest zapoznanie się, czy zainteresuje ciebie ten temat, czyli drewno. Ważnym jest, żebyśmy wiedzieli, że chcemy to robić. Dobra, musimy szukać, tak? Co lubimy, co nas pasjonuje. Ale mówisz to w trakcie trwania kursu, tak? O tym mówię. Nie, jeszcze przed. Dajmy na to, skąd się wzięła Kępa Marzeń? No, wzięła się. Przyjechał sobie pewien człowiek, opowiadał mi tą historię, obecny tutaj Przemas. Tak. Opowiadał mi historię, przyjechał do nas znaczy kiedyś na plener, wakacyjny plener rzeźbiarski. Zgadza się. Jest to rzecz no nijako związana tak jakby z samym zawodem stolarza. Tak. Jako szkoła staramy się też organizować życie tutaj lokalne, troszeczkę takie twórcze. I nasz dyrektor jest pasjonatem właśnie, zresztą sam jest artystą, jest pasjonatem plenerów właśnie rzeźbiarsko-malarskich. Stworzył taką imprezę, tak, aż urosły one właśnie do na międzynarodowego. I przyjeżdżają do nas tacy artyści, malarze i rzeźbiarze. Ale rokrocznie powstają piękne wyroby. Warto może, zanim się ktoś zapisze do szkoły, przychodzimy połowa września, może warto przyjechać właśnie na taki plener. No i cóż, właśnie po jednym z takich plenerów zapisał się do nas Przemas. Znaczy już sam nie wiem, czy Przemas, czy Kępas był w naszej szkole. W każdym razie... Znaczy był Przemas, który się na Kępasa później... Tak. Zdrowych, wesołych, wzajemnie. No, właśnie. Wesołych. Chodź, zapraszamy. Zapraszamy. Także kochani, napotkaliśmy niespodziewanie przechodnia. Zaczepiliśmy przechodnia i chcieliśmy się zapytać, co ty tu robisz? O waszej szkole dowiedziałam się od koleżanki, która gdzieś tam wyczytała w internecie. I bardzo się cieszę, że tu się znalazłam. Wspaniała kadra, wspaniali ludzie, naprawdę się zebrali, wspaniały klimat i naprawdę polecam. Bardzo wiele się nauczyłam, bardzo dziękuję i naprawdę wszystkim polecam. Właśnie od podstaw można się wszystkiego nauczyć i to jest fajne. Ja na przykład chcę to wykorzystać w szkole właśnie na plastyce, technice, także... No nauczyciel pan też. Tak. No to super, też można. Koleżanka po fachu. Koleżanka, tak. No ja powiem ci, że dzięki tej szkole jeszcze oprócz tego, że stolarstwo, to przygotowanie pedagogiczne skończyłem. Wiesz, no proszę. 2 lata to uczyłem, także. Także gratuluję. No, no myślę, że fajna przygoda to fajna, na pewno no, super. Było. A z ludźmi kontakty w sensie tutaj... Cudowne. Właśnie kontaktu. Bardzo fajni ludzie się zebrali i myślę, że gdzieś tam wspólnie też się no, inspirujemy, gdzieś tam nawzajem no pomagamy sobie. Dobra, dzięki Basiu. Dziękuję. Powodzonka, miło dzięki, było poznać. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia. Wesołych świąt, tak, dziękuję bardzo. Tu, jak widzicie, są projekty już ukończone właśnie po takim kursie stolarskim w Garbatce. Jesteście w stanie wykonać już na koniec takie właśnie projekty. Krzesła, stoły. O, tak jak... Marcin tam pokazuje. Też i tapicerowane widzę, tak Marcin? Tak, dokładnie. Tak jakby zaczęliśmy od cieśli, później poszliśmy w stolarkę, a w tej chwili domknęliśmy tą ofertę taką meblarską, organizując kurs tapicerski. I chyba takim najlepszym przykładem jest ten fotelik, który jeszcze troszeczkę ozdób mu brakuje, żeby takim sznitem troszeczkę podkreślić jeszcze kilka jakichś sterczynek toczonych czy coś w tym stylu. Ale to jest fajny taki, można powiedzieć, dowód tego rozwoju naszych kursów, ponieważ jedna z uczennic naszych, Paulina, notabene studentka właśnie, studentka z SGGW, brakowała jej troszeczkę więcej tego drewna, bo ona chyba była, z tego co pamiętam, po liceum. I przyszła do nas, żeby troszeczkę sobie popracować. Skończyła sobie kurs stolarski, na którym wykonała ten fotel. Następnie napisała się na tapicerski i wykończyła. Znaczy, to akurat dosłownie na pierwszym roku już tej tapicerki, bo teraz robią trudniejsze rzeczy. Bo to od niedawna te kursy tapicerskie. Tak, kurs tapicerski w tym roku drugi raz. Także w 2018 roku poszła dopiero druga edycja. Jest troszeczkę mniejszy, tam zapisuje się około 25-30 osób, ale też pod okiem takich poważnych tutaj tapicerów.
menedżerów już, którzy prowadzili swoją działalność w tej chwili troszeczkę emerytowani, więc już nie chcą, nie muszą zarabiać, a prowadzą u nas zajęcia i można wykształcić się właśnie pod okiem fachowców, żeby stać się też tapicerem, no to, tak? Także domknięcie, dokładnie, domknięcie meblarstwa moim zdaniem pełne, zaczynając od samego wyrobu, przez jego wykończenie, nałożenie tapicerki, także taki swojego rodzaju komplet, można wiecie powiedzieć. Wiecie co, i właśnie to świadczy o jednej rzeczy, bo chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Wiecie dlaczego ja na przykład bardzo szanuję i czuję się tutaj jak u siebie w Garbatce? Dlaczego tak szanuję tutaj wykładowców, instruktorów? Ze względu na to, że to są ludzie, którzy właśnie nie spoczęli na laurach i to, że się zajmują tak długo już stolarstwem, to nie znaczy, że uważają, że pozjadali wszelkie rozumy. Ciągle się rozwijają, ciągle idą do przodu. Pełny szacunek dla nich za to, dla tych instruktorów, dla Mirka, dla ciebie, dla Krzyśka, dla wszystkich tutaj całego grona. Dzięki. Naprawdę, no rewelacja, słuchajcie, że mają pokorę i potrafią się rozwijać. A pokora świadczy o tym, że się ciągle rozwijają, a nie stoją w jednym miejscu i że jedna technika jest złota. To jest tak naprawdę w stolarstwie też tak ewoluuje, wiesz. Ja na przykład, wiesz co Marcin, chciałem jedną rzecz na przykład poruszyć, zapytać się o jedną rzecz, bo świat idzie do przodu. Jeżeli wkraczają nowe technologie, warto moim zdaniem też łączyć te nowoczesne technologie z tradycyjnym stolarstwem. Także to jest moje zdanie. A jak uważasz? Znaczy, my staramy się po prostu niczego nie narzucać i podchodzimy do wszystkich z taką samą atencją. Ja uważam, że każdy potrzebuje czegoś innego. Ja uwielbiam osobiście japońskich pasjonatów obróbki drewna, gdzie każdy z nas rozpoznaje te japońskie kunsztowne połączenia. Tylko że musimy też nanieść to na swoje, prawda, warunki. My mieszkamy w tej chwili w Polsce i czy stać nas jest na to, żeby się bawić? Jeżeli tak, to bawmy się. Róbmy z tego drewna co chcemy, róbmy sobie japońskie piękne połączenia. Tak. Natomiast jeżeli nie do końca nas stać na taką zabawę, jeżeli to nie jest stolarstwo naszym tylko hobby, ale też zarobkiem i pracą, to ja uważam, że łatwo jest coś wyprodukować, trudniej jest to sprzedać. Jeżeli znajdziemy sobie klienta na dom drewniany, który jest wykonany z użyciem połączeń japońskich i których wykonanie będzie 10 albo 15 razy dłuższe niż tradycyjnych stolarskich za pomocą maszyn, okej, jeżeli ktoś tam za to zapłaci, cieszę się jego szczęściem i chciałbym takiego człowieka znaleźć. Jeżeli natomiast chcemy zarabiać pieniążki, no to często wychodzi na to, że musimy coś zrobić szybko, czasami sięgnąć nawet po obróbkę CNC, tylko też z trzeciej strony musi nas być stać na maszynę CNC, musimy mieć ogromną produkcję i w tym momencie to nasze stolarstwo może się przestać być takim hobby, artyzmem, pasją, tylko może się stać takim w cudzysłowie kieratem, gdzie musimy robić pewną produkcję. Także słuchajcie, jest to taki duży kawałek chleba, że każdy jest w stanie uszknąć coś dla siebie. Musimy zorientować się, ile mamy czasu, czy chcemy z tego zarobkować, czy robimy to tylko przy okazji, czy chcemy raz na jakiś czas sprzedać, czy chcemy po prostu robić dla siebie i wtedy do tego dobieramy sobie maszyny. Niekoniecznie nas musi być akurat, niekoniecznie potrzebujemy mieć te najdroższe, prawda? Czasami wystarczą nam same elektronarzędzia, nie musimy mieć tych maszyn stacjonarnych. Wszystko, tylko mimo wszystko powiedzieliśmy, że narzędzia, nieważne jakie, zależy od tego, co chcemy, ale umiejętności potrzebne nam są w każdych z tych miejsc. I to podstawowe stolarskie. Także warto jest. To znaczy, ja nie chcę generalnie, słuchajcie, reklamować naszej szkoły, bo uważam, że na dzień dzisiejszy jest ma swoją renomę. Tak, my będziemy tu zawsze, słuchajcie. My będziemy uczyć stolarstwa zawsze. A czy wybierzecie akurat naszą placówkę, czy jedną z zaprzyjaźnionych, bo utrzymujemy kontakty ze szkołami drzewnymi, to nie jest ważne. Ja doradzam, żebyśmy sobie, w tej chwili to jest za darmo. A jeżeli chcemy zmienić coś w swoim życiu, czasami się przekwalifikować, spróbujmy. 3 semestry, co 2 tygodnie, nie jest to aż tak dużo. Po pierwsze będziemy mieli zawód, po drugie poznamy, z czym to się je, będziemy wiedzieć, czy chcemy się tym zajmować, czy nie. A po trzecie, jeżeli będziemy się chcieli tym zająć, to będziemy mieli już gruntowne podstawy do tego, żeby poznawać więcej, tą wiedzę rozszerzać, no i będziemy mieli wykształcenie kierunkowe. Tak, i co jest też istotne, bo ten generalnie certyfikat dyplomat 13 jest honorowany na terenie
Unii, tak? Jak to jest? Na podstawie tych dokumentów możemy wystąpić sobie do OKE o wydanie tak zwanego dokumentu Europass Mobility. To jest dokument, który jest honorowany na całym, w całej Europie, więc... No to jest duży plus, jakby nie tak patrzeć, nie? Także nie tylko na Polskę, ale i też i Europę. Super. No dobra, co, będziemy kończyć chyba? Tak, słuchajcie, uczcie się. Jakbym ja nie musiał tu uczyć, byłbym w tej chwili na kursie fotograficznym w Pionkach. Niestety, istety, pracuję w Garbarce, spotykam się z bardzo ciekawymi ludźmi, takimi chociażby jak Przemek. No i cóż, no cieszy mnie to, co robię. Jestem szczęśliwy z tego, że robię to, co mnie pasjonuje, tak? Tego i wam życzę, bo wiem, że on już to robi. Tak, ja się staram, tak samo rozwijam, uczę. I słuchajcie, mam nadzieję, że podobał wam się dzisiejszy film. Widzieliście tutaj sporo tych projektów, sporo maszyn. Naprawdę no, ciekawy temat ta garbatka. Pod kątem naprawdę nie tylko stolarskim, ale uwierzcie mi i ludzkim, bo dużo fajnych, ciekawych osób tu możecie poznać. Zapraszamy. Zapraszamy. Cześć. Jak widzieliście, w tym filmie poruszyliśmy z Marcinem wiele tematów dotyczących stolarstwa. Nie tylko tego, w jaki sposób zostać stolarzem, w jaki sposób uzyskać dyplom stolarza, tytuł stolarza, zawód stolarza. Poruszyliśmy wiele tematów, pełny zakres tego, co możecie znaleźć na kursie w Garbatce Letnisko. Myślę, że poruszyliśmy też bardzo istotny temat dotyczący tego, jaki kierunek wybrać przy pracy z drewnem, będąc stolarzem. Myślę, że to tak jak w informatyce, informatycy dzielą się na grafików, sieciowców, programistów. Tak samo i dziedzina stolarstwa jest bardzo szeroką dziedziną i na pewno tą dziedzinę stolarstwa można też podzielić na wiele gałęzi. Tak jak toczenie, snycerstwo, tradycyjne stolarstwo, przy użyciu nowoczesnych technologii CNC. Ja tym filmem chciałem was zachęcić do tego, żebyście spróbowali wejść w świat drewna. Dla tych osób, które jeszcze oczywiście tego nie próbowali, dla osób, które już siedzą w stolarstwie w temacie pracy z drewnem, mam nadzieję, że też było parę informacji takich istotnych dotyczących tego, w jaki sposób można na przykład pozyskać ucznia, jakie trzeba mieć wymagania, żeby przyjąć ucznia do siebie, do pracowni czy do warsztatu. Oczywiście tematów jest znacznie więcej, jak widzicie film wyszedł i tak długi. Ja już siedzę parę lat w drewnie, prowadzę swoją działalność. Powiem ze swojego subiektywnego punktu widzenia, dla mnie takie rozmowy, takie spotkania są też i nauką. Ja staram się wyciągać naukę z każdej rozmowy, z każdego spotkania, z każdej sytuacji w życiu. Dla mnie to też jest nauką i upewnieniem się tego, że ja wybrałem swój kierunek. Mój kierunek jest taki, że nie chcę produkować seryjnie, pomimo tego, że mam frezarkę CNC, ploter CNC, żeby ta pasja do drewna cały czas się utrzymywała, którą mam i nie tracę. Rozumiem stolarzy, rozumiem ludzi, którzy pracują w drewnie, że to jest ich jedyny zarobek. Ja jakieś alternatywy swoje również mam. Ja chcę po prostu tworzyć przy wykorzystaniu starych technik stolarskich, tradycyjnych technik stolarskich w połączeniu z nowoczesnymi technologiami po to, żebym mógł tworzyć jakieś ciekawsze elementy, takie, które gdzieś siedzą mi głęboko w głowie. Myślę, że jest to fajny, bardzo dobry czas do tego, żeby się zastanowić, czy być może nie wybrać drogi ścieżki stolarza, drogi pracy z drewnem. Ja wybrałem taką drogę, jestem w niej szczęśliwy i to jest najważniejsze. Nie jest łatwo, nie jest różowo, nie jest kolorowo. Żeby żyć ze stolarstwa i utrzymywać rodzinę ze stolarstwa, nie jest to proste, nie jest to prosty zawód. Wymaga naprawdę wiele cierpliwości, zaangażowania, ciągłego rozwoju. Moim zdaniem warto dodać w tym miejscu, że ukończenie szkoły w Garbatce, uzyskanie dyplomu stolarza, to tak naprawdę dopiero początek drogi pracy z drewnem. Dopiero jak wejdziemy do swojego warsztatu, jak wyposażymy go w narzędzia, w maszyny, to dopiero u siebie w warsztacie, kiedy jesteśmy sam na sam z projektem, z drewnem, z materiałem, dopiero wtedy, kiedy nabywamy doświadczenia, dopiero wtedy okazuje się, jak trudny to zawód, ale zarazem jak fajne i ciekawe zajęcie. Niejednokrotnie wydaje mi się, że wszystko mam w głowie poukładane, a podczas pracy z drewnem wychodzą różne niuanse, ale dlatego praca z drewnem jest tak fajna i fascynująca, jak dla mnie, i ciągłe jego poznawanie. Proces poznawania, proces twórczy jest naprawdę, jak dla mnie, niesamowity. Ja się zakochałem w tym. Więc jeżeli chcesz zdobyć tytuł stolarza i nauczyć się pracy z drewnem, serdecznie zapraszam was do tej wyjątkowej szkoły drzewnej w Garbatce Letnisko. Natomiast jeżeli masz ograniczony czas, a chciałbyś zobaczyć, czy w ogóle
praca z drewnem czy drewno to jest Twoja droga, zapraszam Cię również do siebie na dwudniowe weekendowe kursy, w których porozmawiamy sobie o drewnie, spotkamy się, popracujemy. W czasie trwania moich kursów w pigułce oczywiście poopowiadam Wam o drewnie, a Wy pracując na maszynach, pracując dutami, strugami, elektronarzędziami, zobaczycie, czy w ogóle ta droga jest dla Was. Także zapraszam Was serdecznie do siebie na kursy. W przyszłym roku u mnie na stronie znajdziecie również dodatkowe kursy, takie jak praca na wyżynarce włosowej. Będę chciał podzielić na pewne etapy. Ale zachęcam Was serdecznie do podjęcia próby, do zobaczenia tego, czy droga pracy z drewnem nie będzie właśnie drogą dla Was. Ja wybrałem tą drogę i bardzo się cieszę, ponieważ kiedy przychodzę do warsztatu, kiedy uruchamiam maszyny, kiedy pracuję z drewnem, czuję jego zapach, dotyk, ciepła, czas się dla mnie zatrzymuje, a w tym pędzie, w tym wirze, w tym zwariowanym dzisiaj świecie, myślę, że to dość ciekawe zajęcie. Oczywiście zachęcam Was do zastanowienia się nad tym wszystkim, no ale należy tu dodać, że to jest ciężka praca. Jeżeli ktoś nastawia się, że przyjedzie do mnie na kurs, czy nawet skończy szkołę w Garbatce, letnisko półtoraroczną, od razu będzie pracował i zarabiał nie wiadomo jakie pieniądze, no może być w błędzie. Jest to ciężki proces, ciężka praca, jest to zmiana życia o 180 stopni, natomiast uważam, że warto. Tak jak Marcin wspomniał, samo wyprodukowanie jakiegoś przedmiotu z drewna to jest też początek. Później, żeby go sprzedać, to już jest kolejna rzecz. Także to jest ciągła, nieustanna praca, ale za to jak ciekawa i jak inspirująca, jak twórcza. Pozdrawiam wszystkich pasjonatów, hobbystów, stolarzy z tego miejsca. Życzę Wam zdrowych, wesołych, spokojnych świąt. Życzę Wam wszystkim tego dystansu, żeby znaleźć równowagę pomiędzy finansami, a tym, co robimy, tą naszą pasją pracy z drewnem. Także wszystkiego dobrego na nowy rok. Dzięki jak zwykle za wspólnie spędzony czas. Wolność i pokój. Trzymajcie się. Hej.